Umiłowani Chrystusie, siostry i bracia, kochani małżonkowie, rodzice i wy wszyscy tu zgromadzeni. Przyszliśmy do Matki Bożej, która jest opiekunką rodzin, po to, aby przy niej i od niej uczyć się o godności małżeństwa, rodziny, o niezwykłej godności tego powołania. Godni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem związek sakramentalny małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że chcecie doskonale wypełniać swoje święte zobowiązania.
Podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i w radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dziś ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Mężowie, niech powtarzają za mną. Spójrzcie na siebie. Ja, powiedzmy imię, twój mąż. Ja, Andrzej. Związany z Tobą. Sakramentalnym węzłem małżeńskim. Odnawiam dziś swoje przysięgi. I nadal ślubuję Ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Teraz żony. Ja, powiedzieć imię, twoja żona. Ja, Basia, twoja żona. Związana z Tobą. Sakramentalnym węzłem małżeńskim. Odnawiam dziś swe przysięgi. I nadal ślubuję Ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Thank you.